mnie to jest w ogóle człowiek zagadka. Andrzej Szwalbe był wizjonerem. Był człowiekiem wielkiego czynu, wielkich idei. Rozumiał, że sztuka to jest synteza. Imponowała mi jego pracowitość. Dominowała w nim wyobraźnię. Potrafił unieść się i zaobserwować społeczeństwo. Niczego nie robił dla własnej korzyści, zwłaszcza finansowej. To był więcej ideowiec. To był człowiek po prostu klasa. Przewrócił ten warszawski, perelowski stolik myślenia o Bydgoszczy. To, co zrobił, zrobił z takim naddatkiem, że teraz, proszę bardzo, kto następny, kto to przebije. Postrzegam dzisiaj Andrzeja Szwalbego jako człowieka, który potrafił unieść się i zaobserwować z dużej perspektywy, z dużej wysokości społeczeństwo, jego potrzeby, ale również potencjał tego społeczeństwa. Potrafił konstruować koncepty intelektualne na bardzo wysokim poziomie, przekraczające możliwości Bydgoszczy, ale także potrafił konstruować miasto. W tym sensie urbanistycznym, a więc szereg obiektów połączonych jedną myślą. I tak on widział ten ateński ogród sztuk, który próbował zbudować w Filharmonii jako instytucji multidyscyplinarnej, która łączy wielość i wiele sztuk i to mu się udało. Szwalbe w sposób niezwykły łączył pracowitość, konsekwencje w działaniu ze swoimi wizjami, bo no, nie byłoby pożytku z tego, że coś sobie umyślił. Romantyczność ostromecka, no to trzeba by ją było realizować. I on potrafił realizować właśnie te swoje wizje poprzez konsekwentne działanie. Byłem kiedyś świadkiem, będąc u niego w gabinecie, jak przyniesiono portret rzeźbiarski, już nie pamiętam, jakiegoś kompozytora. Postawiono olbrzymiego, ciężarnego piórku. On go odsłonił, patrzał i zastanawiał się, czy jest to, o co mu chodziło. To była niezwykła chwila, bo zetknął się z tym, no ze swoją wizją. Nie bez przyczyny mówimy o Andrzeju Szwalbe jako o wizjonerze. Tak. Trzeba być marzycielem, trzeba być wizjonerem. Andrzej Szwalbe potrafił realizować rzeczy doczesne, takie, które trzeba było zrobić tu i teraz, tak jak kierować na przykład Filharmonią Pomorską, czy też przekształcać zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku w znakomite miejsce, jak to sam Andrzej Szwalbe określał, w bydgoski Wilanów. Ale trzeba było mieć też wizję, tak jak ta wizja uniwersytetu, która się spełniła. Bo teraz Bydgoszcz jest przecież znakomitym ośrodkiem akademickim. A w 1956 roku była tylko filia Wyższej Szkoły Inżynierskiej. No, to jest skala wizji, jaką miał Andrzej Szwalbe. I że twierdzenie, iż wizjonerzy żyjący w danych miastach, w danych regionach myślą w perspektywie przyszłych 25-50 lat, nie jest truizmem, jest faktem. To jest właśnie rola wizjonera. Takim Andrzej Szwalbe był także w przypadku, jeżeli chodzi o miasto Bydgoszcz jako ośrodek akademicki. Z Akademią Muzyczną, z Uniwersytetem, z Politechniką, także z Wyższą Szkołą Gospodarki, wielu innymi uczelniami w Bydgoszczy. On niewątpliwie przerastał swoim myśleniem, wizjami, no, komitety wojewódzkie, ministerstwo. I tak sądzę, nieraz z dyrektor Halendarską rozmawialiśmy. Oni, nie rozumiejąc wielu spraw, zezwalali jemu na realizowanie. I równocześnie chcieli się rezultatem jego działań pochwalić. To był czas, który on potrafił swoimi talentami doskonale wykorzystać i przekuć na sukces swój, a tak naprawdę na sukces kultury narodowej. Andrzej Szwalbe
przewrócił ten warszawski, perelowski stolik myślenia o Bydgoszczy. Bo zauważmy, że od 1956 roku do dziś, przecież po tych zakładach przemysłowych niewiele zostało. Są nowe zakłady, ale tamtych nie ma, które miały definiować Bydgoszcz. A instytucje, o które zabiegał Szwalbe, są. Jest filharmonia w rozwoju, jest uniwersytet, jest wiele innych uczelni, jest akademia muzyczna, jest biuro wystaw artystycznych, jest opera, jest Ostromecko, jest Lubostroń. To zostało. Tamten stolik Andrzej Szwalbe symbolicznie wywrócił i swoją konsekwencją doprowadził do tego, że Bydgoszcz została na nowo zdefiniowana. Co ciekawe, przemysł i tak pozostał. Ale to, co dodał Andrzej Szwalbe, przetrwało i się rozwija. Nie można rozpatrywać postaci Szwalbego i jego dorobku w oderwaniu od chronologii. Bo jeżeli sobie jesteśmy w stanie wyobrazić koniec lat 40. w Bydgoszczy, ja nie do końca potrafię sobie to wyobrazić, jako rozwijające się, dynamiczne, proletariackie miasto, w którym pojawia się ktoś, kto postanawia tchnąć w tego silnego kolosa ducha, to tu już wchodzimy w pewną sferę magii. To, co tu działo się dzięki Szwalbemu przez całe dziesięciolecia, owocuje w marce tego miasta, jego kulturze, owocuje w świadomości Polaków. Widzieć Andrzeja Szwalbego, który dba o najmniejszy detal swojej działalności, który zajmuje się, dzisiaj byśmy powiedzieli, drobiazgami zupełnymi, ale też widzieć Andrzeja Szwalbego, który snuje niezwykłe wizje instytucji, regionu, ba, kultury polskiej. To jest coś niezwykłego. Moja ulubiona historia to jest ta, kiedy przed kongresem Musica Antiqua Europae Orientalis Andrzej Szwalbe postulował zorganizowanie kursu lalkarstwa pamiątkarskiego. Chodziło mu o to, aby w Cepeli nie straszyły gości zagranicznych, jakieś bohomazy, tylko laleczki w pięknych regionalnych strojach, wykonane z dbałością o szczegóły etnograficzne, etnomuzykologiczne. I bardzo mu na tym zależało, żeby tym zajmowali się rzeczywiście artyści ludowi na najwyższym poziomie, prezentujący swoje prace. Zorganizował konkurs na wystawę sklepową, która najpełniej oddawałaby atrakcyjność i wyjątkowość tego święta muzycznego zorganizowanego przecież w połowie lat 60. Wydaje się w trudnych, zgrzebnych czasach. A jednak przed filharmonią wówczas powiewały flagi wszystkich państw, które zostały zaproszone na to święto. I o to też postarał się Andrzej Szwalbe. Myślę, że Andrzej Szwalbe w tych latach powojennych bardzo mocno wyniósł społeczeństwo Bydgoszczy na tym horyzoncie innych miast. Bardzo mocno wyniósł właśnie poprzez kulturę. I tak jak wspominamy, on traktował to wszystko w sposób bardzo kompleksowy. Nie tylko filharmonia, ale i hotel Brda. Cóż wspólnego może mieć hotel z filharmonią? A no do filharmonii przyjeżdżają artyści z całego świata i no trzeba ich gdzieś zakwaterować. Nie było jeszcze wtedy lotniska cywilnego w Bydgoszczy, ale był dworzec PKP, który nie był w najlepszym stanie. I też dzięki naciskom Andrzeja Szwalbego ten budynek został tak naprawdę nie tylko wyremontowany, ale wzniesiony od samego początku. Chapeau bas naprawdę przed dorobkiem Andrzeja Szwalbego, przed jego licznymi dziełami, bo to przecież nie tylko filharmonia. Ja skupiam się oczywiście głównie na filharmonii, ale też na współpracy z innymi, żeby ta współpraca była harmonijna i pokazywała, że kultura w Bydgoszczy to jest jedno środowisko. Tak naprawdę w Bydgoszczy i w Toruniu, bo jeżeli mówimy o środowisku muzycznym, to nie jest środowisko muzyczne wyłącznie bydgoskie, ale bydgosko-toruńskie. Bo i tutaj mamy znakomity zespół i za Miedzą również. Także to jest kontynuacja tego, co Andrzej Szwalbe wymyślił i które jest przez cały czas
te jego pomysły są projektem otwartym. Andrzej Szwalbe zawsze mówił, musimy udowodnić, że my mamy tradycje kulturalne, że w naszym regionie jest bardzo podatne środowisko, które nie tylko śpiewało w chórach, bo te tradycje chóralne były powszechnie znane, ale chodziło o to, żeby odnaleźć kapelę w Pieraniu, żeby pokazać tradycje muzykowania w Nawrze, żeby tam umieścić jakieś elementy aktywności kulturalnej, aktywności muzycznej, które związałyby te małe miasta w jeden muzyczny region i pokazały, że tak naprawdę mamy się czym chwalić. Stąd zainteresowanie Andrzeja Szwalbego właśnie Nawrą, Ostromeckiem, Lubostroniem od wczesnych lat 60., gdy tam był ośrodek POW i Andrzej Szwalbe marzył, żeby tam była kawiarnia z prawdziwą kawą. Wtedy to było wielkie marzenie. I żeby można było podciągnąć linię telefoniczną, bo jak przyjadą muzykolodzy na kongres związany z Musica Antiqua Europa Orientalis, żeby mogli porozumieć się ze światem. To były jego wielkie marzenia. W zasadzie dzisiaj powiedzielibyśmy, no, małe problemy, ale w tamtym czasie wielkie zadania, które on podejmował się zorganizować i załatwić wszystko na każdym możliwym poziomie. Dla mnie to było zaskakujące, gdy czytałam listy Andrzeja Szwalbego, w których on pisał prośby o wełnę do gobelinów, w których on zabiegał o to, aby w każdym wagonie kolejowym, w tych dawnych wagonach z przedziałami, widniała fotografia Filharmonii Pomorskiej jako pięknego obiektu. Takimi rzeczami także zajmował się Andrzej Szwalbe osobiście. Kiedy zastanawialiśmy się nad projektem rozbudowy Filharmonii, kiedy opracowywaliśmy założenia do konkursu architektoniczno-urbanistycznego, bardzo naciskałem na to, aby to, co wokół Filharmonii powstanie, czy to, w jaki sposób ona zostanie rozbudowana, odnosiło się z wielką atencją do tego, co Andrzej Szwalbe pozostawił nam. Widziałem, z jaką wielką atencją bydgoszczanie spoglądają na dorobek Szwalbego, na sam gmach Filharmonii Pomorskiej. I w tych założeniach do konkursu architektoniczno-urbanistycznego bardzo silnie zaznaczyliśmy ten element wielkiej dbałości o spuściznę po Andrzeju Szwalbie. Jesteśmy teraz u progu jego realizacji. Czekamy na gwarancje finansowe remontu i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej. Jeżeli to nam się wszystko uda, a ja nie biorę pod uwagę żadnej innej opcji, to to, co powstanie, będzie może nie pomnikiem, ale hołdem oddanym Andrzejowi Szwalbe. To, co pozostawił po sobie Andrzej Szwalbe, to są projekty niezamknięte. To są projekty otwarte, które aż proszą się o dalszą realizację.